Przyszłość zaczyna się dzisiaj, powiedziała pani redaktor naczelna, a jednocześnie przyszłość nie unieważnia przeszłości. Dlatego redakcja miesięcznika postanowiła uhonorować szczególne osiągnięcia tego wspaniałego 25-lecia. Kilka słów wyjaśnię. To jest zupełnie autonomiczny, poparty latami doświadczeń i zupełnie samodzielny, subiektywny wybór redakcji. Wybór wydarzeń takich, którymi żyła, jeśli nie cała Polska, to chociaż środowisko związane z architekturą. Jest to subiektywny wybór osób, które stały się międzypokoleniowym wzorcem. Subiektywny wybór publikacji, które wzbudziły emocje. Zdarzenia, którymi wszyscy żyliśmy i które chcemy podkreślić i które dziś chcemy przypominać po to, żeby je pamiętać na zawsze. Czas na nagrody 25-lecia architektury Murator. Zaczynamy. Nagrodą 25-lecia są statuetki autorstwa jednego z najbardziej innowacyjnych twórców, architekta i designera Oskara Zięty, wykonane w technologii FIDU. Czas na nagrody. Pierwsza kategoria to pracownia 25-lecia i w tej kategorii nagrodę wręczy sekretarz redakcji Architektura Murator, pani Katarzyna Szatkowska. Zapraszam. Nagroda pracownia 25-lecia. Nagrodę tę otrzymują JEMS Architekci. Zapraszam na scenę przedstawicieli biura. Macieja Miłobęckiego, Andrzeja Sidorowicza, Olgierda Jagiełłę, Marka Moskala, Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego, Wojciecha Zycha, Pawła Majkusiaka, Marcina Sadowskiego. Zapraszamy serdecznie. A ja przeczytam uzasadnienie. To nagroda za konsekwencję i wierność przyjętym przed ponad 30 laty zasadom projektowania współpracy. Szczególną dbałość o jakość architektury i o detal. Także za organizację i nietypowy sposób funkcjonowania samego biura, które przypomina raczej spółdzielnie, gdzie cenione są współdziałanie, rozmowa, dyskusja, edukacja młodego pokolenia architektów, a nie nastawienie na zyski i promocje. I wreszcie za to, że JEMS-om można wierzyć. Gratulujemy. Super jest dostać nagrodę od takiej gazety i w takiej chwili, z takiej okazji. No, jakby żyjemy z tą architekturą, której od 25 lat, a z poprzednimi różnymi czasopismami przyzewy wydawanymi przecież jeszcze dużo dłużej. Dla mnie jest to jakiś rodzaj zwieńczenia w ogóle jakiegoś kawałka czasu, a my akurat jako biuro obchodziliśmy szczęśliwie 30-lecie naszej działalności, więc pewnie tak jak się przez cały czas jest przy tej architekturze, to się zostaje z automatu pracownią 25-lecia, ale cieszymy się okropnie. To nie jest, to jest wysiłek kilkudziesięciu osób stale pracujących dzień w dzień, połączonych jakąś zawodową pasją, frajdą, znajdujących przyjemność w tym, co robią. Więc tym bardziej będzie nam wszystkim miło, jeszcze tej informacji nie mogliśmy przekazać naszym kolegom, ale koleżankom i kolegom, ale na pewno to będzie jakaś fajna okoliczność w biurze i miła uroczystość. Architekturze Murator serdecznie gratulujemy. Trzymajcie tak dalej. Ewo, trzymaj tak dalej. Zrobiłaś fantastyczną robotę. Jesteś niezmordowana w tym, co robisz i całuję cię po prostu. Dzięki bardzo.